Tak? Siadam. Może skończymy w pół godziny. Mówię, dzisiaj masz robić to tylko nielegalnie. A na siedząco mam przyjmować, czy na stojąco? Na siedząco, tak? Ewa Kulik-Bielińska, dyrektorka Fundacji imienia Stefana Batorego. Co mam powiedzieć? Ale tak całym zdaniem byłam działaczką opozycji, czy co? No karmili nas też sałatą po Czarnobylu, więc dużo sałaty było. Ale ja ją jadłam, bo już wolałam tą sałatę, wszystko jedno, ale żeby coś było innego. Ewa Kulik-Bielińska, studentka anglistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, działaczka Studenckiego Komitetu Solidarności, działaczka Podziemnej Solidarności. Dobrze? Mhm. Pani Ewo, gdyby była Pani bohaterką filmu fabularnego o opozycjonistkach, to jakie sceny z Pani życia lub działalności powinny znaleźć się w takim filmie? O, to mogę cały scenariusz powiedzieć. Ich było takich malowniczych scen filmowych, to po prostu było multum. Łapię jakąś taksówkę, piękny śnieg jest po prostu, jest tak po raz pierwszy tak spadła, taka zima, której już nie pamiętamy teraz takich zim, że jest tak biało i ten śnieg tak pada i iskrzy, takie fajne płatki śniegu. Ja tak brnę i no, widzę jakąś taksówkę, zatrzymuję i mówię, że jest stan wojenny, żeby mnie właśnie zawiózł w tamtym kierunku na Mokotowską i jedziemy i ja wtedy po drodze właśnie niedaleko Mokotowskiej widzę, jak Marszałkowską jedzie czołg. I facet widzę, że też blady się robi ten taksówkarz, nie wziął do mnie żadnych pieniędzy. Ja wysiadłam i idę w kierunku Mokotowskiej i widzę tam, no już bym cofnęłam, bo widzę tam też to wyglądało niezwykle filmowo i potem te rzeczy już się znali. Ja po raz pierwszy zetknęłam z tandą zomową, ZOMO. Nigdy wcześniej nie widziałam ZOMO, nie widziałam w ogóle, że milicja ma takie wyposażenie może mieć. Czyli stali, wyglądali jak, nie wiem, takie postaci z Szulkina na Srebrnym Globie, z tymi pleksji wielkimi, zasłaniającymi w tym jeszcze niesamowicie jakimś takim świetle tym płatki śniegu. Więc powiem tak, to pewnie była jakaś taka filmowa scena. Druga to jak jechałyśmy z Magdą Korotyńską, moją koleżanką z redakcji Niezależności, przebrane za wiejskie kobiety, bo znam, nie wiedzieć dlaczego, trzeba się jakoś przebrać i że to nas dobrze zakamufluje, nikt nie będzie nas nie zatrzymał, więc jakiś takich od niej pożyczonych chustach, zakutany, taki w bezkształtnych płaszczach do gołąbek pod koło Ursusa, po Zbyszka Bujaka i Wiktora Kulerskiego i tam ich odebraliśmy i potem miałyśmy i osobno szłyśmy, że nie jesteśmy razem, prawda, żeby nie wpaść. I umówione byłyśmy tak, że one jadą jednym autobusem, znaczy moja koleżanka z Wiktorem, a ja ze Zbyszkiem drugim, żeby nie być w jednym. Ale nie przyjeżdżał długo żaden autobus, zmarzliśmy jak ja z tych wind i staliśmy tak po prostu w czwórkę na tym przystanku, udając, że się nie znamy. Bujak był jeszcze ubrany w mundur kolejarza i miał takie bardzo śmieszne okularki damskie ewidentnie, kompletnie takie no, niepasujące do jego twarzy. Jak się potem okazało, że ci, którzy pracowali na kolei, wiedzieli, że coś jest nie halo, ponieważ ten mundur akurat, który on miał, wskazywał na ten typ zawodu kolejarskiego, który wymaga bardzo dobrego wzroku, więc raczej ludzi w okularach to by nie przyjęli. No i potem wsiedliśmy zmarznięci, konspiratorzy do tego autobusu i jechaliśmy, udając, że się nie znamy. Więc to był taki z początku w drugi. Było tych scen, no jeszcze parę. Była jedna, jak pierwszy raz idę i jestem sama na ulicy. Już wiem, że za chwilę nie zdążę, bo kończy się, zaczyna się godzina policyjna i jestem sama, tak tupią moje obcasy i widzę przede mną patrol, który ewidentnie mnie zatrzyma, bo nawet z nudów po prostu. Jak, no nie mogę, a muszę przyjść koło nich, bo dom, do którego idę, jest niedaleko, to było przy kinie Ochota. No i oni się odwracają i tak sobie myślę, co ja powiem, jak oni się odwrócą, a ja po prostu mam cały czas jeszcze swój dowód, a w tym dowodzie jest pieczątka, że pracuję w NZZ, w regionie Mazowsze NZZ Solidarność i zameldowanie w Krakowie, a w stanie wojennym nie wolno było przebywać poza miejscem swojego zameldowania. Więc zmierzyłam się tak, widzę, że oni się odwracają i ja mówię, pif paf.
I oni się roześmieli na tym i mnie puścili. Tak po prostu kompletnie rozbroili. Znaczy nie puścili, tylko nie zatrzymali mnie. Więc to była dość filmowa scena. Mamy tu różne takie gatunki filmowe, od komedii poprzez sensacje. Były też jeszcze na przykład chrzciny podziemne. Chrzciliśmy dziecko mojej łączniczki, która też w tej aferze zamieszana, bo była z bujakiem, była u niej rewizja i wyszli, zostawili ją w domu, ona uciekła, obawiając się, że nie wrócą, oni faktycznie wrócili, ona się jakiś czas ukrywała i uznała, że miała dwójkę dzieci, że jakoś chce wrócić do domu i że dobrym sposobem na wyjście, na powrót do domu będzie zajście w ciąży. I zaszła w ciąży ze swoim mężem i w zaawansowanej ciąży powróciła po prostu do domu i nic jej się nie stało, bo faktycznie ta władza, trzeba przyznać, reżimu jaruzelskiego, kobiet w ciąży nie trzymała w więzieniu. Tak? Znaczy chciała też tak się przedstawiać jako ta humanitarna władza, więc jak ktoś był w zaawansowanej ciąży, to mógł liczyć, że nie zostanie zatrzymany. Ale trochę musiała czekać na ten powrót. No czekała 9 miesięcy. Znaczy to nie 9, bo tak jakieś tak w zaawansowanej ciąży wyszła. I potem jakby zeszła do podziemia, gdzie to dziecko chrzciliśmy, Adasia. Jak oceniała te lata 77-80, no to też było w tym ogromnie dużo frajdy i takiego poczucia, że jakby strasznie dużo się nauczyłam, czego bym się nigdy nie nauczyła, gdybym nie była zaangażowana w działalność opozycyjną. Plus, że moje życie było dużo uboższy i dużo uboższe też o liczbę znajomych, co w tej chwili w dobie Facebooka myślę, że właśnie ludzie sobie liczą, ktoś ma znajomych na Facebooku. A ja jak sobie myślałam, że ja kończyłam 18 lat i zaprosiłam ludzi na urodziny. Normalnie jak się zaprasza ludzi na urodziny, to pewnie przychodzi kilkanaście osób. Ja mogłam wtedy, bo nie wiem, znaczy nie 18 lat, przepraszam, to było jakieś, nie 18, przepraszam, 18 to jak się zaangażowałam. To jakieś takie było 21, bo coś takiego, no jakieś urodziny takie. No i przyszło 100 osób. Znaczy ja mogłam zaprosić 100, przewinęło się przez moje mieszkanie 100 osób. To było duże mieszkanie, bo w Krakowie są duże mieszkania. Pani Ewo, dlaczego zdecydowała się Pani na działalność opozycyjną? No powiem tak, że to nie była decyzja, tylko bardziej odruch. Odruch, powiedziałam, emocjonalny. I kiedy ten odruch nastąpił, to wtedy nie zdawałam sobie z tego sprawy, że będą jeszcze jakieś konsekwencje i jakieś decyzje podejmowane. To był raczej taki, powiedziałabym, wyrywający się z drzew sprzeciw wobec zła, niesprawiedliwości, poczucia, nie wiem, krzywdy i solidarności z chłopcem, którego nie znałam, a który był studentem starszym ode mnie o 4 lata i który, jak wtedy się wydawało, został zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa z tego powodu, że zbierał środki na pomoc dla represjonowanych robotników. Więc cały ten taki właśnie konglomerat, student młody, zamordowany z powodu tego powodu, że niesie pomoc robotnikom, wydawał mi się takim czymś, co wymaga sprzeciw, wymaga solidarności. Kiedy się o tym dowiedziałam, a dowiedziałam się o tym w piękny majowy dzień, idąc ulicą Szewską i właściwie ciesząc się, że po raz pierwszy będę mogła uczestniczyć w juwenaliach, święcie studentów, bo byłam wtedy na pierwszym roku studiów. Zatrzymałam się przed bramą, kilka osób tam stało, była przyklejona do muru ulotka. No i przeczytałam właśnie, że zginął student i że jego koledzy wzywają do wyrażenia solidarności i marszu protestacyjnego. Więc przyszłam na ten marsz i wtedy jakby to uczucie jeszcze bardziej się wzmogło, bo nagle zobaczyłam tłum młodych ludzi ubranych na czarno, z czarnymi flagami. Była taka niezwykle podniosła atmosfera, takie poczucie, że coś bardzo ważnego się dzieje. I takiej wielkiej bliskości, niezwykłej, znaczy nie doświadczyłam czegoś takiego wcześniej, takiego poczucia więzi z innymi ludźmi i w takiej dobrej i słusznej sprawie. Byłam wtedy jeszcze działaczką, taką uczestniczką duszpasterskich spotkań, więc taka też podbudowa, powiedziałabym, religijna była tutaj jakoś ważna, że w tej wspólnocie idziemy razem, idziemy na jest msza
I potem idziemy wspólnie w demonstrację ulicami Krakowa. Ludzie nie boją się, bo też przechodni się z nami solidaryzują, zapalają się świeczki w oknach, a pod Wawelem odczytywany jest taki akt założycielski Studenckiego Komitetu Solidarności i podpisany jest właśnie, jak mówię, imieniem, nazwiskiem i adresem 10 osób. No i wtedy myślałam, Boże, jacy ludzie ci są odważni, podali swoje imiona i nazwiska, no, wiedząc w jakiej rzeczywistości żyjemy, też mając w pamięci opowieści rodziców o okresie stalinowskim i o tym, jak ludzie znikali. Mojej rodziny to akurat nie dotknęło, w tym sensie, że nikt z mojej rodziny nie był, nie znalazł się w więzieniu w okresie stalinizmu, ale no, ta pamięć trwała. No i też było takie poczucie no, wielkiej odwagi tych ludzi, że jakoś chciałam dać wyraz temu, że no, chciałabym w tym wesprzeć. Więc następnego dnia z koleżanką ze studiów poszłyśmy pod jeden z tych adresów, który zapamiętam, bo był łatwy do zapamiętania, choć Cimska 3 przez 3 do tej pory pamiętam. I otworzył nam drzwi chłopak młody, kudłaty, z brodą. Wcześniej sprawdziliśmy na liście lokatorów, bo jeszcze takie były, nie było RODO. Otworzył nam Bronek Wilcztań. Powiedziałam, że chcieliśmy jakoś pomóc, więc on nam dał taki tekst, akces do Studenckiego Komitetu Solidarności i kilka ulotek, żebyśmy też inne osoby na studiach, które chciałyby przystąpić do tego ruchu, zaprosiły. I pamiętam, że chciałam się wylegitymować koniecznie dowodem osobistym, żeby wiedział, że ja to jakoś tak się uwiarygodnić, ale nie chciał dowodu. No i tak to się zaczęło i faktycznie następnego dnia poszłyśmy z koleżanką po kilku grupach studenckich. Ale niestety oprócz nas to chyba się tylko dwie osoby zapisały. Raczej wszyscy chętnie słuchali, zamykali drzwi, no i tak dawali wyraz swojej, że tak powiem, uznania, ale przystąpić się do tego komitetu bali. W czerwcu zgłosiło się do mnie kilku chłopców z SKS-u, że organizowane są obozy tego młodego na Rybku, którzy się zgłosili. No już pojechałam na ten obóz i tak się zaczęło. Co na tym obozie się działo? A na tym obozie w Gorcach spotkaliśmy się w takiej chatce góralskiej, w takim szopie takiej, gdzie pasterze wypasający owce się zatrzymują w bacówce. I czytaliśmy literaturę. Czytaliśmy takie no, samizdat, przepisane właściwie na przebitkach teksty. Żyć bez kłamstwa Sołżenicyna, jakieś eseje Leszka Kołakowskiego, były tam chyba z dwa aneksy. No i rozmawialiśmy o tym, że jest cenzura. No to takie pierwsze, powiem, uświadomienie głębsze, bo w moim domu nie było literatury bezdebitowej. No i takie rozmowy moralne właśnie, co to znaczy żyć godnie, żyć w... oddychać wolno w kraju zniewolonym, tak? Co można zrobić, jak można budować opór, jak można budować swoją godność. No i potem wróciliśmy z tych kilku dni w Gorcach i zaczęły się studia, tak, drugi rok studiów i wtedy już taki był pomysł, że przecież Studencki Komitet Solidarności będzie miał 10 rzeczników. Rzeczników, czyli te osoby, które dają swoje nazwiska, swoje twarze, jakby tak uwiarygadniają ten ruch, tak, nie są ruchem anonimowym. Zresztą to było dla mnie ważne, bo to mi się bardzo podobało, że to nie jest ruch anonimowy. Przypuszczam, że gdyby był, to bym nie wstąpiła, czy nie przystąpiła, bo mam takie poczucie zawsze jakoś mnie odrzucało od czegoś, co jest tajne, anonimowe. Miałam takie poczucie, że to, że się daje nazwiska, to takie po pierwsze daje poczucie, że jesteśmy w prawie, bo to było ważne. Zaczęliśmy czytać konstytucję wtedy PRL-u, ale w tej konstytucji PRL-u no też było mnóstwo różnych rzeczy zapewnione, którego to państwo nie dawało. No i między innymi
też wolność wyrażenia poglądów i zgromadzeń, choć jakby one były licencjonowane. Plus, no to też było ważne i to też wtedy jakby o tym usłyszałam, o porozumieniach helsińskich, o konwencji praw człowieka, którą Polska podpisała. W związku z tym też było takie poczucie, że mamy się do czego odwołać. To było przynajmniej niezwykle, znaczy dla mnie ważne, że było takie poczucie, że działamy w ramach prawa, niedoskonałego, ale prawa i prawa międzynarodowego, że to jest nasza taka moralna ochrona, że do tego się możemy odwołać. I do tej jawności, która jakby, że jawnością się człowiek broni, tak, że nie policja nie musi szukać i śledzić. Nie, tu jesteśmy, możecie nas przyjść, bo uważamy, że jesteśmy w prawie. No i tak to się zaczęło. Potem była pierwsza rewizja, potem było pierwsze przesłuchanie, potem było pierwsze zatrzymanie na 48 godzin. I pytanie, kiedy była ta decyzja? No pewnie ona była wtedy, kiedy przeszliśmy do Bronka Wilcztajna i powiedzieliśmy tak, że chcę zgłosić akces do Studenckiego Komitetu Solidarności. I druga, kiedy powiedziałam tak, zgadzam się, że będę jednym z 10 rzeczników SKS-u. Nie bała się pani? Czy się nie bałam? Człowiek jest młody, to tak za bardzo myśli o strachu, myślę. Wtedy chyba, znaczy był moment, przecież się bałam, tak? Ale bałam się na samym jeszcze początku, jakby angażując się w Studencki Komitet Solidarności, bo nie wiedzieliśmy, jak to się skończy. Za każdym razem nie było pewne, czy to będzie tylko zatrzymanie na 48 godzin, czy ta sytuacja się zmieniła i już jakby jest tak zwane przekręcenie śruby, czyli być może będą sankcje. Tego się nigdy nie wie, ale tak jak mówię, człowiek był młody, miał takie poczucie, że, no nie, że jakby o tym strachu się nie myśli, bo nie, odpowiada się wyłącznie za siebie. W związku z tym nie, jakby ta sama odpowiedzialność powoduje, że no, jak ma się rodzinę, to zaczyna się już myśleć, na ile zaszkodzi się innym. Tu oczywiście no, też bałam się o swoją rodzinę, bo no, były jakieś takie szantaże, że może coś mój brat, może coś moja mama. Ale myślę, że ta, te emocje, takie poczucie robić coś dobrego, plus takie poczucie naprawdę solidarności i że nie jest się samemu, to było potwornie ważne. Ważne było też takie poczucie, że jest się w prawie, tak? I że, że o nas nie zapomną, czyli że każda osoba, każde zatrzymanie na 48 godzin było zgłaszane przez nas do no właśnie Jacka Kuronia, a on przekazywał to na zachód i wracało to do nas przez rozgłośnie zachodnie. Więc było takie poczucie, że nie upomną się o nas, że no nie zginiemy, tak? Nie wyparujemy. A na czym koncentrowała się pani działalność po studiach? Po studiach. No po studiach tak się przyjemnie złożyło, że była koincydencja. Ja kończyłam studia w momencie, kiedy zaczęła się rodzić Solidarność. To znaczy, ja je skończyłam w czerwcu, a w lipcu wybuchły strajki. I w Polsce, no a w sierpniu strajk w Gdańsku. I kiedy wróciłam z wakacji, zatrzymałam się Jacka Kuronia i pomagałam mu, bo tam się kłębił tłum ludzi przyjeżdżających z informacjami z całej Polski, też wydzwaniał non-stop telefon z informacjami, co się dzieje w różnych częściach kraju. Przychodzili dziennikarze, w tym dziennikarze zagraniczni, a z racji tego, że ja znałam język angielski, więc zaczęłam być taką tłumaczką na bieżąco. No i potem jakby patrząc, co robi Jacek, było tego dużo, jeszcze był u niego Józek Średniowski, członek KORUS Łodzi. No to zaczęłam im w tym pomagać, gdzieś tam go wyręczać. I to był, tak pytanie było właśnie, co było po studiach. No po studiach zamiast pójść do pracy, zostałam w Warszawie. I jak Wałęsa podpisał porozumienie i zakończył się strajk, no zaczęłam zajmować się informacją. Najpierw informacją o rozwoju ruchu strajkowego, potem o tworzeniu struktur związkowych. I po tym redakcji Niezależności. Pani, muszę zapytać, bo to jest takie pytanie życiowe. Z czego pani żyła? Z czego żyli opozycjoniści? Śmiesznie. Bardzo długo z ostatniej wypłaty, ponieważ ona na długo starczyła, dlatego że na początku ukrywaliśmy się u ludzi w mieszkaniach, czyli z rodzinami i te rodziny nam dawały jeść. Jeśli chodzi o ubrania, to
dość szybko, no też jakby człowiek wyszedł w jednym ciuchu z mieszkania, w związku z tym no, inni, tam gdzie mieszkaliśmy, pożyczali, a potem szybko powstał Prymasowski Komitet Pomocy Uwięzionym Internowanym. No i choć powinien mieć tam dodane i ukrywającym się, to też ten właśnie Komitet Prymasowski Uwięzionych Internowanych no, nam też pomagał, czyli robił paczki i ubraniowe z jakimiś używanymi ciuchami, które ludzie tam przynosili i z jedzeniem, więc przez kuriera. Czy zaopatrzenie mieliśmy z Prymasowskiego Komitetu? No było to, powiedziałam, mało urozmaicone jedzenie na początku, bo głównie były makarony i jakieś puszki. No i tak, nie wiem, też pamiętajmy, że niewiele było w sklepach. W związku z tym nie można było za bardzo coś dokupić. Więc tak, na początku to było absolutnie w ten sposób. Pamiętam, że ta pierwsza pensja i mnie, i Zbyszkowi Bujakowi, to jeszcze na długo starczyło, bo nie było co kupować, nie było potrzeby kupowania. Potem, znowu powiem tak, no byśmy tak, ukrywaliśmy się u innych, więc nie płaciliśmy za mieszkanie. Jedzenie, no właśnie, było najpierw tych osób, których mieszkaliśmy, potem myśmy ich wspomagali właśnie dostarczając prowiant ze Świętego Marcina. I w związku z tym nie potrzebowaliśmy specjalnie pieniędzy. Po tym, jak to już trwało dłużej, bo prawie 5 lat, to wyznaczyliśmy sobie jakieś takie minimalne pensje pod okiem naszej takiego komitetu, komisji rewizyjnej, ze środków, które przychodziły do nas ze zbiórek od osób z Polski, a także z zagranicy. Przebicie wtedy dolarowe było, czy walutowe było dość duże, więc osoby, które chciały wesprzeć Solidarność Podziemną, jak przekazały nawet nieduże kwoty, to one na warunki polskie były dość duże. Wspierały nas też instytucje, związki zawodowe, szczególnie związki zawodowe francuskie. No i to jakieś takie minimalne pensje sobie wyznaczaliśmy. Prawdę mówiąc, szły one na rzeczy luksusowe, czyli papierosy. Bo wtedy jednak wszyscy palili. Panie Ewo, jaka była generalnie rola kobiet w opozycji demokratycznej w PRL-u? Myślę, że taka sama jak mężczyzn. Może jedna różnica, że pewnie więcej mężczyzn pracowało na... drukowało, tak, w drukarniach. Ale też pamiętam drukowanie pierwszej naszej gazetki Sygnał. No to równo myśmy też drukowały dziewczyny na tych wałkach. Więc może to była ta jedna rzecz, że były pewne zajęcia, które no, lepiej wykonywali mężczyźni, ale to były tego typu zajęcia. Natomiast utworzona Agencja Solidarności była prowadzona głównie przez kobiety. Byli tam oczywiście też dziennikarze. Tygodnik ma zawsze tylko Niezależność, to były kobiety, Ludka Wujec była szefową, ja tam w sekretariacie. Potem to się zmieniło, doszedł Konrad Bieliński jako naczelny. Więc tak, informacja cała to były przede wszystkim kobiety. Po stanie wojennym, znaczy po wprowadzeniu stanu wojennego, I w okresie Solidarności, może przez to, że był to jednak ruch oparty na przede wszystkim związku zawodowym i związku zawodowym głównie w dużych zakładach pracy, choć nie tylko, ale ten był widoczny, że w strukturach związkowych przywódców czy władzy wybierało się głównie mężczyzn, tak? Że głównie pamiętamy w związku z tym, nie wiem, czy z Komisji Krajowej Porozumiewawczej, czy nawet z Walnego Zjazdu, że no, przeważali na sali mężczyźni, że jakby, nie wiem, członkowie i członkinie związku wybierały głównie mężczyzn. No, poza takimi czysto, powiedziałabym, kobiecymi branżami czy zawodami, gdzie były kobiety, pielęgniarki, tkaczki, nie wiem, nauczycielki, ale nawet tak, to że w związku z tym, jak się myśli o kierownictwie regionu, to widzi się, że to byli mężczyźni. Co było dla mnie symbolem transformacji?
Ja chyba nie przypuszczam, że jakiś, znaczy tak, powiem dobrze, nie. Symbolem transformacji. No, okrągły stół. Okrągły stół i rozmowy okrągłego stołu nagrywane, znaczy pokazywane w telewizji publicznej. To było, tak, to był dla mnie taki ważny symbol, bo pokazał, że można wyjść z tego kryzysu w sposób pokojowy, w rozmowach, że można się porozumieć ze swoim wrogiem co do jakby pewnych takich warunków brzegowych i że można to robić w taki sposób, który wzbudza zaufanie, ponieważ jest robione na oczach wszystkich. Więc to był taki, powiedziałabym, symbol tego, co mi, takiego właśnie pozytywny, bezkrwawy sposób przebijania się na wolność i demokrację. A ponieważ opozycji demokratycznej, w której ja brałam udział, czy tej Korowskiej, jakby ją nazwać, Komitetu Obrony Robotników, było też zawsze takie, tam się podobało myślenie, że my się rozpychamy tą sferę wolności, że nie jesteśmy nastawieni na jakieś gwałtowne przemiany takie, nie wiem, typu rewolucja, wybuch, który coś zmieni, tylko że jest to bardzo takie pozytywistyczne, myślę, bardziej ewolucyjne, że jest próba robienia, wkładania nogi w jakąś szparę i poszerzania tej szpary, czyli jakieś pęknięcia systemu i ich rozpychania. W związku z tym, jakim to, co się stało na okrągły stół, no, ja też miałam takie poczucie, będąc w podziemiu, że jakby baza nasz poparcia dla działalności opozycyjnej, solidarnościowej się kurczy. Czy ludzie są zmęczeni i chcą normalnie żyć. Że też tak zawsze trochę się bałam, że będziemy jak ten Japończyk, co to wojna się już dawno skończyła, a on ciągle się ukrywa. Oczywiście zaczynały się wcześniej strajki, ale też one nie były na tyle silne, żeby mogły doprowadzić do całkowitego przesilenia. Poza tym no, byliśmy ciągle w bloku, więc decyzje nawet tu w Polsce no, nie mogły być podejmowane absolutnie suwerennie przez ówcześnie rządzących. Musieli też się liczyć z sytuacją, jaka jest na około. Więc tak, myślę, że to był okrągły stół. A potem taki efekt, a potem drugi, takie coś, symbol to jest domino, tak, efekt domina, że się po tym okrągłym stole zaczyna i to, i to, i tamto, i zaczynają te wszystkie, we wszystkich demoludach zaczynają się rewolucje. Więc co się zmieniło? No, zmieniło się to, że nie ukry... no, wszystko się zmieniło po prostu, że część przed tym, część do części znajomych, nie chodziliśmy, żeby ich nie... Albo ukrywaliśmy od nich chodząc, żeby ich nie zdemaskować, że oni nam pomagali w okresie podziemia. Więc teraz mogliśmy do nich dzwonić na przykład. To było coś niesamowitego, bo wcześniej nie dzwoniliśmy do nikogo poza osobami no, zdefiniowanymi jako nasi przyjaciele z opozycji. Więc wszyscy ci, których znałam z podziemia, nagle mogli być, znaczy mogli zostać przeze mnie niejako ujawnieni w postaci, no wiesz, nie, spotykania się z nimi, chodzenia do nich, do domu. Szczerze mówiąc, nie od razu to robiłam, bo tak sobie myślałam, może się jeszcze przyda. Co powiedziałaby kobieta z 1989 roku, tej współczesnej? Ojej, nie mam bladego pojęcia. A dlaczego miałabym w ogóle jej coś mówić? Ona wie lepiej. Myślę, że najważniejsze, co należy powiedzieć kobiecie, na przykład, albo co bym powiedziała swojej córce, to żeby się kierowała wyłącznie tym, co ona uważa za słuszne, żeby jakby absolutnie miała poczucie, że jest samodzielna, że musi zależeć od siebie w takim rozumieniu, żeby nie była konformistką, żeby nie zachowywała się tak, jak wydaje się, że inni oczekują, że musi wierzyć w siebie, ale że musi też myśleć o tej niesamowitej wolności, jaką ma, że ona ma pewne ograniczenia i tymi ograniczeniami jest troska o innych i na ile nasza wolność nie staje się zagrożeniem dla innych. Czyli że musi brać odpowiedzialność za swoją
Musi mieć poczucie wolności i brać za nie odpowiedzialność. I nie dać się stłamsić. Myślę, że byłam i jestem niepokorna. To znaczy ta niepokorność gdzieś we mnie została, jak sobie o tym myślę, to nawet dobra nazwa, że może to było już wcześniej gdzieś w moim charakterze, na pewno zostało przez tą działalność opozycyjną umocnione. Taka niepokorność, niezgoda na, niezgoda na zło, niezgoda na krzywdę i no taka niespolegliwość. Wolność to dla mnie możliwość wyboru. Tak, myślę, że przede wszystkim wolność dla mnie możliwość wyboru i możliwość podejmowania decyzji, samodzielnych decyzji. Ojej, ładne. Piękne, dziękuję bardzo. Super. Tak, dzięki. Ja bardzo lubię to zdjęcie. A na siedząco mam przyjmować, czy na stojąco? Na siedząco, tak? Na siedząco. Dziękuję bardzo. Super, naprawdę świetny portret. Czerwca 1989 roku wybraliśmy wolność. No, było nieprzyjemne, że śmierdziało okropnie i że nie było powietrza, więc jak się człowiek wychodzi z więzienia, to jest taka ziemista cera, jesteście takim zielonym, prawda? To nie jest dobre dla cery, też dla zębów, jedzonko paskudne. Więc do pierwszej paczki, którą dostałam żywnościowej i możliwości wypiski tak zwanej, czyli że można za swoje pieniądze w sklepiku więziennym coś kupić, to było kiepsko, bo to obrzydlictwo, co tam było. No karmili nas też sałatą, bo to było po Czarnobylu, więc dużo sałaty było. Ale ja ją jadłam, bo już wolałam tą sałatę, wszystko jedno, ale żeby coś było innego.